Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz, a to, moi drodzy, jest kolejny odcinek z gry Wiedźmin 3. W tym materiale nie mogę się oprzeć pokusie sprawdzenia kolejnych znaków zapytania. Powiem wam szczerze, że są dla mnie bardzo intrygujące i jestem strasznie ciekaw, co one mi tutaj powiedzą. Najpierw udamy się do tego na samym środku jeziora, bo podejrzewam, że on zajmie najwięcej czasu, bo tam będzie trzeba zanurkować. A jeszcze zwróćmy uwagę, co zrobi nasz Wiedźmin, kiedy ja tutaj tak na chamiszcza zejdę z urwiska. A nasz Wiedźmin po prostu z tego urwiska schodzi, niczym się nie przejmuje. Okej, ja tutaj z butochodem sobie polecę. Patrzcie, tam w wodzie coś pływa. Jakiś przeciwnik. No fajnie. Dobra. Zagrożenie. Przy pasku życia przeciwnika znajduje się ramka z informacją o poziomie. Zobaczmy. Ojejku, potężni. Czyli co, nie mam za bardzo. O Jezus, jak leci. Patrzcie, jak leci za mną. Znaczy, ja mogę się bić pod wodą? Chyba nie bardzo. Oj, zleje cię. Zleje cię, mimo twojego poziomu. A nie, jednak cię nie zleje, bo jesteś potężny. Stop! Przerwa! Ale mnie walnął, ja cię. W takim razie może Quenem. Patrzcie, już ucieka, już ucieka. No ucieka, no ucieka, ucieka. No dawaj. Ajajajajaj. Nie no, z 10 levelem, moi drodzy, nie mam szans niestety. Jest zbyt potężny. Czyli, moi drodzy, ten znak zapytania będziemy musieli sobie odłożyć na inny raz. Albo możemy nie będę na takiego przeciwnika marnował bełtów, bo wiem, że i tak go nie pokonam. Musiałbym się z nim sporo namęczyć. Czyli zobaczmy sobie. Czyli tutaj ta miejscówka jest. Co tu mamy? A, ona jest oznaczona. Tab aktywne przybliż, umieć znacznik nawigacja. Dobra. Łupy wojenne. No właśnie, kurczę, tu fajne te łupy, fajne, bardzo bym chciał się do nich dostać, ale jeszcze jestem za cienki bolo, chyba że zrobimy tak, że zapiszę sobie grę i po prostu na chama jedziemy tam. Zobaczmy, czy takie coś jest wykonalne. Nie przejmując się totalnie tymi utopcami. Ciśniemy. Tu sobie nurkuję. Które to te łupy oto? O tyle? To ja tu się narażam na jakieś utopce. Już przy okazji sobie te ziela pozbieram, bo widzę, że to. Patrzcie, i zgasły te. Patrzcie, o Jezu, o Boże. Wynurz się, szybkie pływanie. Co się dzieje? A, oni mnie atakują. Widzicie? Już rozumiem. Ale zdobyłem i wiem, co tam jest. Tam nie ma totalnie nic. Tam jest jakiś shit. Jakieś zwykłe myśliwskie majty. Ale popłynę tam jeszcze raz, moi drodzy. Coś tak długo. W porządku, moi drodzy, może nie uwierzycie, ale zwyczajnie gra mi się zawiesiła, słabo trochę. Widzę, że nie mogę na siebie rzucić Quena, jak pływam, dlatego rzucę sobie go przed pływaniem. Nie wiem, czy on mi dotrwa, ale lecę teraz tam na to jeziorko i sprawdzę, czy po wczytaniu gry tam te łupy wojenne to dalej jest taka bieda. I widzę, że już nie ma tego utopca, czyli opłacało się wczytać. Czego mi zwiesiło, kurczę, grę?
Spodnie myśliwskie znalazłem. Nic, zwiewam. Może ten Quen mnie przez chwilę uratuje. Patrzcie, pływam szybciej od nich. Dobra, i lota. No biegnij, 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 biegnij. Okej. Elegancko. Co tam zdobyliśmy? Spodnie myśliwskie. Lepsze, no kurczę, no lepsze, no. No co, no lepsze, no. Opyliło się, powiedzmy, no opyliło się. Czyli nie jest to takie stracony czas. Dobra, lećmy dalej, lećmy dalej. Zwróćcie uwagę, moi drodzy, ja mam jeszcze questy poboczne do wykonania, a tak naprawdę na razie zajmuję się jakimiś pobocznymi znakami zapytania cały czas. Dlatego teraz odkryję sobie jeszcze tylko te znaki zapytania i myślę, że trzeba po prostu wziąć się znowu za jakiegoś questa kolejnego pobocznego. Znajdziemy może tego Duna Wildenwerta. O Jezus. Prawie mi się tu koniuszyn nie wyrobił na zakręcie. Okej, stop, 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 stop. Tu już powinno być prościej. Widzę, że tutaj mamy do pokonania tylko jednego utopca. O, nawet nie ogarnąłeś, że cię atakuje. O, tak. So sorry, naprawdę. Tam niby jeszcze jeden gdzieś tu się... O. Jakiś kluczyk znaleźliśmy. Dobra. Skroiłem. Nowe zadanie. Proszę bardzo. Zobaczmy. Okej, zadanie. Poszukiwana, temerskie. Przeczytaj znalezione pismo. Okej. Przeczytajmy znalezione pisemko. Pamiętnik. Z rozkazu setnika nakazuje się, co następuje. Mają zostać odeskortowani na północ. Jakiekolwiek naruszenie rozkazu, rozprawę. Dobra. I znalazłem klucz z temerską lilią. Czat. Podoba mi się. I cóż to za zadanie? Odnajdź zagubiony temerski skarb, korzystając z wiedźmińskich zmysłów. Okej. Okay. To olewamy na razie te utopce. Olewamy na razie te utopce. Chyba, że mogę je atakować na koniu. Sprawdźmy. Mogę! Ale ciężko się walczy na koniu. Ciężko. Ciężko się obrócić i szkoda mi troszkę płotki. Coś z niego wypadło. Wolę go sprawdzić, bo możliwe, że to będzie mózg utopca. Właśnie, moi drodzy, warto to podnosić. Bo z tego tworzy się jaskółka. A jaskółka to jest genialna mikstura do regeneracji wiedźmińska. Zaraz się na tej zjawie zemszczę, która mnie tam nękała. Zaraz ją zlejemy. Ojejku. Ej, ej, ej. O Jezu. Patrzcie, co się dzieje. Dobra. Ała. Quen, szybko. Dobra, dawaj. I co ty możesz? No to masz przejebane. Ja! Wow, na pół go rozciął. Ja! Ale czad. Cienko, cienko. Widzę, że to on sam takie rzeczy robi.
Tylko mu trzeba pomóc po prostu, bo teraz miałem do wciśnięcia coś, ale tego nie zrobiłem. I nie było super hiper strzału. Zgapiłem się. Pyranko. Dawaj ta wszystko co ma ta. Tego gościa zabijamy teraz. Uszti. Uszti. No i cię zachlastałem, widziałeś? Elegancko. No dobra, czyli tutaj musimy ten skarbik odkryć od tych dezerterów. Patrzcie, kurczę. Tam coś się dzieje, tu coś... A, myślałem, że to... Dobra, trzeba chyba na tą haciendę wejść. Zobaczymy. O, ile rzeczy do przepyrania. O Jezus. O Jezus. Skrzynie są najfajniejsze, w nich jest najwięcej. O Jezus, jeszcze tutaj. O. Normalnie... Miód dla mych oczu. Miód dla mych oczu. Ja surowe mięso w ogóle wcinam. Jak wilkołak. Nic się w ogóle nie przyjmuje. Dobra, tu jakieś coś, coś to jest. Co to jest? Jakiś młyn. Wbijamy na chatę. Coś tu jest? A, widzisz. No dobra, czyli tutaj trzeba ardem pyknąć. Pyknąłem. Florensy. Buciki. Końska skóra. Ojojoj, ale się nachapsałem. Git. Właśnie dla takich miejscówek warto robić te znaki zapytania. Temerska precjoza zakończona, moi drodzy. Zobaczcie, co tu się dzieje w ogóle. To wszystko idzie na sprzedaż. Patrzcie, że niewiele gorsze od mojego miecza, którym się tak męczyłem, żeby go zdobyć. Zobaczmy, zobaczmy. Fajniejsze, zawijamy. Tutaj mamy coś słabszego. Czyli idzie na sprzedaż. Gorsze, gorsze, chociaż obrażenia niby wyższe. Przebicia pancerza nie ma. I przyrostu punktów adrenaliny 1% też nie ma. Ale ma obrażenia troszkę lepsze. No nic, zobaczymy. Nie, na razie nie będziemy nic z tym robić. No i tyle. Nic ciekawego tu nie mogę przywdziać. Kolejne... O, proszę, jak bliziutko. Chociaż miałem robić te 4. Ajajaj. No ale fajnie tutaj się udało tego questa pobocznego zrobić przy okazji. Co bardzo mnie cieszy zresztą. O, turla się główka na wietrze, patrzcie. Ale fajnie. Dobra. Muszę... Czemu ja nie wykorzystałem kuszy ani razu? Cholera. Muszę o tym pamiętać. Strasznie dużo żreć musi ten wiedźmin. O, tu będzie coś do zabicia. Tylko co? Tam coś jest? A, to warg. Dobra. Oj, wilczek się pojawił. Patrz, jak już ładnie tutaj te wilki ciacham. Się fajnie w odpowiednim momencie zaatakuje. Surowe mięsko się przydaje, bo sobie je wcinam. Także warto je tutaj połykać. Wszystko zawijamy, wszystko. Co to było? Dobra. Podnieś. Wszystko. Każdą jedną rzecz. To sobie, tą fajną skrzynię zostawię sobie na koniec. Drabinę nawet wziąłem. Cholera. Ale pazera. Wszystko wziął, nawet drabinę. Dobra. Zapiski, siodło. Oj, nie ma nawet co szukać.
Bierzemy wszystko. Dobra, dobra, bo się tu zblokowałem trochę. Czyli co, jeszcze tutaj coś był jakiś... Dobra. Tyle? Tyle. Tam widziałem jakieś stado wilków. Ale to chyba ono sobie już gdzieś dalej pogalopowało. Dobra, teraz moi drodzy, zemsta żniwiarza. Lecę na tą zjawę, która mnie tutaj tak niepokoiła jakiś czas temu. Muszę się z nią rozprawić, jej tego nie podaruję. Poza tym te miejsca mocy dają mi punkty umiejętności. A ja już powoli zbliżam się do 4. poziomu. Także... Fajnie. Zleję tą zjawę, o Jezu. Ale będzie huczeć. Zapiszę sobie grę. Syk. Teraz sobie przygotujemy... możemy sobie przygotować Jirdenka. Medalion drży to miejsce mocy. Stop. Płenik teraz. Spowolniona zostałaś. Chciałaś? Patrzcie, co się dzieje teraz. No jeszcze cię nie zabiłem. Czy już cię zabiłem? No nie zabiłem cię. Czyżbyś się udała? Gdzie się udałaś? Cóż to ma... O, coś tu leży. Tu złożono, wiesz, Floriana... Okej. Dobrze. No dobrze, idzie ten upiór. Ja się tu miałem mścić. Za wszystkie czasy. No i czemu mnie nie zaczerpnąłeś? Dobra. Znak Igni, moi drodzy. Teraz będziemy mieli wzmocniony. Jeden z moich ulubionych znaków z drugiej części. Patrzcie, i zwiała ta zjawa. Powinienem ją upodlić od razu. Z miejsca, pyk, 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 szybkie tam kilka strzałów. Ale teraz to ją ulałem porządnie, nie? No wiadomo. O, zbadajmy to. No proszę. Ale powiesz, o co chodzi, czy nie? Nie powiesz, tak? No proszę. Oj! Nie to chciałem użyć. Oj! No mówisz, że nie to. Dobra. No to dajmy tego Igniego, jak mamy poprawiony. Oj! Patrzcie. Jest! Zemsta! Super! A widzicie, czyli ta zjawa zwyczajnie ona tutaj... Oj, chyba nie tak chciałem zrobić. Zwyczajnie ta zjawa się przeniosła do kapliczki. Dlatego ja sobie tutaj tą kapliczkę... Pozapalamy sobie tutaj pochodnie. Troszkę klimatu nabierze, miejscówka. Jak już tu jestem, to zbiorę wszystkie możliwe do zebrania rzeczy. O, i tutaj jeszcze są żołnierze. Nowy schemacik, proszę bardzo. Namieczyk wiedźmiński. Plus jeszcze nowe zadanko. Da się? Oczywiście, że się da. Co tu jeszcze ciekawego? Tyle? Chyba tyle, no. Dobra. Chyba tyle. Magia. To miejsce mocy.
Magia. Okej, czyli to tutaj ten znak zapytania zaznaczony na mapie nad tą kapliczką to były właśnie te łupy, które zdobyliśmy na dole. A te łupy... Miodek jakiś, miodek. Okej, to idzie na sprzedaż. Sprzedaż. Chociaż... Sprzedaż. Tak. Rękawiczki. Kłute obuchowe, cięte podpalenie. Cięte obuchowe, kłute. Podpalenie to raczej rzadko je mam. Nakładamy. Pasują nam idealnie do naszego wdzianka. No super. Nazbierałem tutaj sporo tych śmieci, ale już mam 56 obciążenie. Ale nie spocznę, dopóki nie znajdę wszystkiego. Okej. A to? Okej. No dobra. Kolejne zadania, moi drodzy. Jejku. Zobaczmy. Znajdź wszystkie schematy przedmiotów szkoły żmii. Mam już 1 na 2. A gdzie jest drugi? Zobaczmy, czy to długa wyprawa. Nie. Niedługa i przy okazji... I przy okazji zrobimy sobie tutaj zadanko ze zgubionym chłopem. Super. Widzicie, to jest właśnie Wiedźmin 3, moi drodzy. Tutaj nie ma czasu w ogóle nawet... Kurczę, tak jak w tym dowcipie z naładowaniem taczki, tak? Nie ma czasu taczki załadować, taki jest zapiernicz po prostu. Także no, powiem szczerze, że jest super, fajnie. Mam już ten czwarty czy nie? Jezu. Tu się chyba za zabijanie ogólnie nie dostaje poziomów, bardziej za questy. O, mamy ghoula tutaj do pokorzeniania. Dobra, zlejemy go szybciutko. Coś tu wypadło z niego. Myślałem, że gule będą lepsze. O, coś znalazłem. Jak to się nazywało? Zwróćcie uwagę, ile tego wszystkiego tutaj jest. To się nazywało gniazdo potworów. Superansko. Medalion drży. To miejsce mocy. Medalion drży. Igni poprawiony, teraz sobie Arda poprawiliśmy, super. No i mamy to legowisko potworów. Gniazdo kuli, trzeba je zniszczyć. Aby zniszczyć gniazdo potworów, musisz posiadać petardę kartacz, samą lub gwiazdę tańczącą. Nie posiadam nic z tych rzeczy. Nie posiadam takiej petardy. A pytanie, czy ja mogę takie petardy wytwarzać? Chyba nie. Zadania, postać, medytacja, bestiariusz, samouczek, rzemiosło, alchemia, alkohole, eliksiry, odwary, oleje, petardy. Mogę coś takiego robić i nawet, moi drodzy, samą chyba się tam łapało, niszczy gniazda potworów. Czat. To zniszczmy te gniazda potworów. A najpierw tutaj z tym gulem się zmierzę. A co ty, kurde, na gula bez miecza się porywasz? Widzicie? Pięknie mu tą główkę podciąłem. Jadzik z niego wypadł. Krew gula. O gniazdo guli, trzeba je zniszczyć. Cyk. Lotta! Yeah. O, coś wyskoczyło z niego. P.
Perfekto. Gniazdko zniszczone. I zebraliśmy pozostałości z niego. Fajowo. Czyli tutaj dwie pieczenie na jednym ogniu udało się zrobić. I teraz, moi drodzy, lecimy do tego młynka. Szybka podróż. No właśnie, muszę stać obok. Koniuszu, gdzie jesteś? Fajnie, tutaj już się odnajduję. Dawaj, lecimy teraz w te pędy. Fajnie tutaj, genialnie jest zrobiona w ogóle pogoda, moi drodzy. Jak tylko gdzieś tam, powiedzmy, mocniej wieje wiatr, tak jak widzicie. Medalion drży to miejsce mocy. To od razu to wszystko się odbija na każdym poszczególnym elemencie otoczenia. Okej, okay, Powoli, bo tu napięłaś się płotka. Okej, okay, szybka podróż. Zsiadamy. Szybka podróż. I teraz lecimy na spaloną wieś. Ona jest najbliżej. O Jezus. Muszę się tutaj... Dobra, co tu się dzieje? Co tu, chłopie? Zwijam twoje owoce. Nie, żadnego kościka, nic. Zobaczmy, czy to daleko. Bardzo, bardzo blisko. To po drodze sobie tutaj zalecimy. Skoro już tu jestem. A później polecimy. Oj, oj, oj. Nowy znacznik, strzeżony skarb. Widzę tu utopce, ale które one mają poziomy? Spoko. Nic nadzwyczajnego. Stop. Teraz pora na ardzika. Dobijamy. Tyle. Okej, aż mi się mieczyk trochę sponiewierał. Ale jestem przygotowany na takie okoliczności. Bo zakupiłem sobie... Okej, uszkodzenie przedmiotu zostanie już naprawione. Ciach. Ciach. 64, 88. A jeszcze się pokuszę. No i ekstra. Bardzo fajnie. Dobra. Tu sobie jeszcze przykiramy. O, jest. No i co tu mamy do zebrania? Te dwie skrzyneczki jakieś fajne. Są oreny, manuskrypt, puszczyk. Odwar z baby wodnej. Proszę bardzo, to wszystko było do kupienia. A ja byłem mądrzejszy, nie kupiłem, spazerowałem i teraz znalazłem. Także, moi drodzy, możemy lecieć. Okej, tam widzę jeszcze jakieś utopce są. Ale nie muszę ich chyba zabijać, tam nie ma żadnego skarbu. Nie ma? Nie ma. Okej, idziemy teraz tutaj. Jak się stąd wydostać? Może po tych kamlotach? Wow, nawet takie coś dopracowali. Super. Super. Bardzo się cieszę. Masz psa, tak? Dobra. Gdzie to będzie? Gdzieś tutaj. Tutaj. Okej. Fistech? To nie był jakiś narkotyk? Z tego co pamiętam. A coż to jest? Żołnierzami Temerii. O Jezus. Tam słyszę jakieś wilki. Dobra, tam trzeba się na górkę jakoś dostać. Uuu, prawie mi się spadło stąd, zobaczcie. Na szczęście w porę się ogarnąłem. Tam coś słychać. Leci.
Widziałem cię, a ty szybko chciałeś tutaj nie dopaść. Ale ja na minimapce cię dostrzegłem. Dobra, trzeba coś wymyślić, jak się tam dostać. Czy to ktoś wie, czy ktoś to widział, jak się tam dostać? Ja bym stawiał, że to będzie od tamtej strony, właśnie od strony tego urwiska. Także być może nawet trzeba tutaj spaść. O, zsunąć się. Jakoś tędy może. Nie bardzo. Wpadłem jak śliwka w kompot. I co, i teraz stąd nie ma wyjścia, tak? A, wilk tu zaatakował, zobaczcie. O Jezu. O, pyram. Nie, nie ma kogo. A, wilka, dobra. Dobra. Dobra, dobra, dalej nie wiem, jak się tam dostać. Niestety. Nie podpowiada mi to tutaj. Być może drogą po prostu podbiegnę. Tak będzie najprościej. Bo to jest tak jakby jakaś taka... Nie wiem, jak to nazwać. No nie gadaj. No. Tędy to już chyba musi się wejść. Jest. Jest. Mam cię. Mam cię zabić? Zabijam cię. A ty. Oj, tędek. A ty co? Nie wiem, jak się to robi. Ale może kiedyś się dowiem. Może w odpowiednim momencie trzeba to wcisnąć, prawdopodobnie. O, nie doleciało do ciebie. Teraz się udało. Zbierz składniki. Okej. Czy ktoś tu jeszcze do mnie strzela, czy mi się wydaje? Nie, wydaje mi się chyba. Proste narzędzia. I olej. Przeciążenie! Nie wierzę ci. Zaraz coś wyrzucimy. A, nie mogę już biegać, tak? Czyli jednak jestem troszkę przeciążony. O, już mogę biegać. Wystarczyło coś zeżreć. Mamy notatki. Robimy tak. Ja sobie wszystko popodnoszę i najwyżej zaraz coś się wywali. Jakieś tam bezużyteczne barachło. A takich mam sporo. Dobra. Podoba mi się. Mamy ten rynsztunek. Rynsztunek szkoły żmii. Mogę biegać? Nie mogę. To zjemy jeszcze troszeczkę. Poukładajmy, co tam trzeba. Okej. Zobaczmy. Drabina pewnie ciężka. Rupieć. Oznacza są sługa rupieć. A cóż to takie, kurcze, drogie te rupiecie? 62, 40, 24. Jezu. Rzeczywiście, może trzeba to komu, kurczę, komuś sprzedać. Dobra, coś tutaj jest takiego ciężkiego, czy nie ma? Po co mi tyle tych nachów?
Wywalmy jakieś. Chociaż nie, one nie są takie ciężkie. Coś najcięższego. O! O! Proszę bardzo. Znalazłem pancerzyk nowy. A ten sobie zostawimy. Pałeczki, mieczyki. Mieczyki. 36, 27, 31, 43, 40. Dobra, wywalimy trochę. O! I elegancko, aby można było biegać. Teraz jeszcze trzeba się udać w celu spylenia tego wszystkiego. Macie tutaj jakieś miejsce do spylania? Najbliższy jest tutaj. W takim razie zrobimy tak. Tutaj trochę spadnie mi się. O. Tutaj gdzieś powinien być ten znacznik. Gdzie ten znacznik był? Gdzie on jest? Nie w tą stronę pobiegłem oczywiście. No a tak to z głowy... O, można z tobą pogadać. Nie pomogłem. No idzie ten... O, jest tutaj. Dobra. Podchodzimy, szybka podróż. Wjeżdżamy do miasta. Cyk. Miasto Płaczki. Tutaj dziś był ten nasz ziomek handlarz. I teraz sprzedajemy mu cały syf, jaki mamy. Pokaż towary. Rzucę okiem. Okej, okay. Czy ty kupujesz takie rzeczy? Kupujesz. Ile masz kasy? Masz słabo kasy strasznie. Ale z racji tego, że mi to jest i tak niepotrzebne, to ja ci to wszystko, gościu, spylam. Też. Nad tym się zastanawiam cały czas, ale chyba też. Wiedźmin to, kurczę, ma być z mieczem, a nie z jakimś tam toporem. Chociaż też używał, no ale kurczę, to dylemat mam. Też. Czemu takie słabe w ogóle masz tutaj oferty? Strasznie tanio ja ci to wszystko odsprzedaję. Nie podoba mi się to trochę. Ale niech będzie. No co? Miałem sobie zostawić chyba jeden miecz stalowy w razie czego. Niech sobie zostanie. Siodełko możemy sprzedać, bo jest cholernie ciężkie. Aż 5 waży. Z tych przedmiotów niechętnie będę tutaj coś odsprzedawał, bo to są rzeczy, które zapewniają mi jedzonko i pićku. Z tych rzeczy może coś byś chciał. Właściwie to mogę ci wszystko sprzedawać, widzę. Nic tutaj nie odrzucasz, ale to są moje rzemiosło i alchemia, także tego też niechętnie bym ci odsprzedawał. To barachło ja sobie pozamieniam na też rzemiosło. Także okej. Okay. Ważne, że ci sprzedałem trochę tych mieczy. No i super, moi drodzy. Trochę taka... Nie podoba mi się ta zbroja. Może się trafi jakaś lepsza pod kątem wyglądowym. Gryza. Okej, moi drodzy. Także w tym odcinku to by było na tyle. Wielkie dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Widzimy się już niebawem. Także trzymajcie się. Pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie.